Panie pośle, wczoraj otwarcie Baltic Pipe, jak pan ocenia tę inwestycję rządu? Nie, ja bardzo dobrze oceniam pomysł na Baltic Pipe i oczywiście chciałbym, żeby Baltic Pipe działało, natomiast nie jestem tego pewien. Nie jestem przekonany, że dziś rzeczywiście Baltic Pipe będzie odpowiedzią, która nas uratuje, chociaż oczywiście trzymam kciuki, ponieważ jest to ta dywersyfikacja, o której my od samego początku mówiliśmy i jest to ten kierunek, który ostatecznie byśmy chcieli. Mam tylko nadzieję, że polski rząd dopełnił wszelkich koniecznych dogadywań się, żeby z tej nitki jednak coś do nas popłynęło. Gazociągiem, którym również jest bardzo głośno, jest Nord Stream 2, który uległ zniszczeniu. Radosław Sikorski podziękował za to Amerykanom. Jak pan skomentuje jego słowa? Ja nie wiem, co Radosław Sikorski miał na myśli. Czy to nie jest przypadkiem jakiś alkotweet na przykład, ponieważ wyglądało to absolutnie absurdalnie i mam nadzieję, że pan Sikorski sam się z tego wytłumaczy. Natomiast dla nas rzeczywiście Nord Stream 2 jest czymś, co chcieliśmy powstrzymać, jest czymś, o czym mówiliśmy, że powinno być powstrzymane, więc im dłużej nie rusza, tym lepiej dla nas, ponieważ tym bliżej jesteśmy tego, żeby rzeczywiście nie dopuścić do tego, że Niemcy z Rosją będą dyktowały warunki całej Europie. A powinniśmy jako Polska przyjmować Rosjan, którzy uciekają przed mobilizacją? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, dlatego że w tym momencie nie jesteśmy przekonani co do tego, że to są rzeczywiście ludzie, którzy chcieliby tutaj być. Jesteśmy przekonani natomiast co do tego, że to są ludzie, którzy popierają działania Putina wobec Ukrainy, tylko po prostu sami nie chcą zginąć. Lepiej, żeby ginęli inni. Wracając na grunt polityki krajowej, spekuluje się na temat dymisji Dworczyka i Morawieckiego. Uważa pan, że jest to prawdopodobne i może ma to związek z mailami? No, to, co się dzieje wewnątrz samego Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś, co możemy oglądać jak serial typu Moda na sukces. Za maile, te, które są ujawnione, pan minister Dworczyk już dawno nie powinien w ogóle być w polityce. Dawniej, a właściwie dokładnie 8 lat temu, podobna afera, czyli rozmowy kilku polityków w pewnej restauracji, obaliły rząd. Dzisiaj tak zwane maile Dworczyka są czymś, czego nikt nie zauważa tylko dlatego, że nie ma nagrań. Trzeba trochę poczytać. Antoni Macierewicz zasłużył na order Orła Białego? Antoni Macierewicz zasłużył na order za swoją działalność wcześniejszą i dobrze by było, gdyby mu go przyznano na przykład 10 lat temu. Natomiast za to, co robi teraz, no niestety jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych, jeżeli nie najbardziej kontrowersyjna osoba, która dostała ten order.